Mam nadzieję, że to był jakiś glitch, że mi nie pokazywało tej fury. Ej, nie żartujcie sobie nawet. Dzwonię na policję. Dzwonię na policję i powiem, że mi w grze zabrali furę. O kuźwa, no to zajebiście. Rockstar zabrał mi samochód za 5 milionów. Zajebiście. Już mi się odechciało grać w GTA. Nie gram w to. Pieprzę. Nara. Nara. Zabrali mi furę. Pewnie jesteście zadowoleni z nowej aktualizacji w Grand Theft Auto Online, ale no, dla mnie początek tej aktualizacji nie był zbyt miły. Chociaż na początku myślałem, że wszystko jest w porządku. Kupiłem sobie nowy garaż, kupiłem sobie nowe samochody do niego, zapełniłem cały ten garaż. Przywiozłem sobie do tego garażu nowe moje takie furki, które sobie kiedyś pokupowałem i z których się cieszyłem. No i wszystko super. Ja tu sobie streamkuję, ja tu sobie patrzę, a tu się nagle okazuje, że nie mam jednego samochodu. Mało tego, jest to jeden z najdroższych, jak nie najdroższy samochód na moim koncie. Chwilę później jeden z widzów napisał mi na czacie, że w momencie, kiedy masz zapełniony cały garaż i kupisz do tego garażu jakiś samochód, to on nadpisuje ci inną furkę, którą masz w tym garażu. Natomiast jeśli przenosisz sobie z jednego garażu do drugiego jakiś samochód, to te samochody ci rotują między tymi garażami. I ja właśnie w ten sposób myślałem, że jeśli kupi się jakiś nowy samochód do zapełnionego garażu, to z tego zapełnionego garażu przenosi się furka do innego garażu, gdzie jest wolny slot. Ale tak to w GTA nie działa. Tak to działa tylko w przypadku, gdy przenosimy samochody między garażami. Napisałem natomiast jeszcze do Rockstar Support i okazało się, że strona supportu jest dosyć dobrze rozwinięta. Można wybrać sobie konkretny problem, czego dotyczy i której platformy, wybrać swój nickname, postać i mamy gwarancję tego, że w ciągu 24 godzin ktoś z supportu się do nas odezwie i spróbuje nam pomóc. I tutaj pomoc okazała się połowicznie dobra, bo oczywiście przywrócić pojazdu się nie dało. Niestety na miejsce, gdzie był samochód ten za 5 milionów dolarów w grze, ja kupiłem sobie tampę driftową, która kosztuje 1 000 000 dolarów w grze, a poprzedni pojazd razem z tunigiem szacuję, że koło 5 milionów lekko mnie wyniósł, bo był już taki mocno porobiony, miał zrobione nitro, miał zrobiony ten tunik na skoki. No i generalnie pojazd z areny wojny jest dość drogi, jeśli się go stuninguje, ulepszy i tak dalej. Jedyny sposób, aby tego uniknąć, jeśli chcemy kupić samochód nowy do zapełnionego garażu, to zwolnić sobie miejsce w klubie nocnym, te, które ma tylko jeden slot, czyli ten najwyższy garaż, gdzie mamy tylko jeden pojazd, żeby tam zwolnić miejsce i wtedy wszystkie samochody, które sobie kupimy w zapełnionym, do zapełnionego garażu, wędrują właśnie do tego slotu. Jeśli ten slot się zapełni, a ja akurat miałem zapełniony, no to niestety samochód, który został podmieniony, zostanie całkowicie usunięty z naszego konta. I support Rockstara w jednorazowym geście takiej dobrej woli dodał do mojego konta równowartość sprzedaży samochodu tego z areny wojny, czyli to było 3 miliony 33 tysiące dolarów w grze. To oczywiście nie jest całkowitą rekompensatą za ilość włożonej kasy w ten samochód, no ale można tutaj uznać, że to była moja niekompetencja ze względu na to, że nie wiedziałem, że takie mechanizmy jakby istnieją w GTA. Z drugiej strony chyba nigdzie nie ma odnośnie tego żadnego poradnika, albo ja po prostu gdzieś to przeoczyłem. Pojawia się tylko komunikat, że pojazd zostanie usunięty, ale taki sam komunikat pojawia się w momencie, kiedy samochód przenosisz z innego garażu do tego, który jest zapełniony. I niestety straciłem swojego Annisa Apocalypse ZR380, a chciałem go porównać wyglądem do najnowszego Nissana 370Z, nazwijmy go, który został dodany w najnowszej aktualizacji do GTA Online. No i niestety nie było takiej możliwości, więc samochód będę musiał sobie kupić od nowa, jeśli oczywiście uzbieram na to, aby go stuningować tak jak miałem wcześniej, a jeszcze go tuningowałem kiedyś po zniżkach, bo czasami Rockstar daje zniżki na różne rzeczy i no,
Nie jest za fajnie, nie jest za fajnie, moi drodzy. Tak głupio jest czasami stracić coś w grze, na co się jakiś tam czas pracowało. W każdym razie jakoś nam się udało to zrekompensować, dlatego też jeśli macie jakieś tego typu utraty swojej wartości w grze, to warto zgłosić to do supportu, żebyście chociaż dostali jakikolwiek zwrot. Z mojej strony to tyle, bardzo dziękuję wam, że byliście na tym odcinku z GTA Online. Trzymajcie się, cześć!